Dzisiaj mamy 1 maja, Anno Domini 2016. Uroczystość poświęcenia remizy w Grobli, wielkie święto. A o rozmowę poprosiliśmy wójta gminy Jana Pająka i naczelnika OSP w Grobli Mikołaja Lanego. Panie wójcie, to już kolejna remiza, która od nowa powstała na terenie gminy. Myślę, że sposób bezpieczeństwa mieszkańców się zdecydowanie poprawia. Co pan o tym sądzi? Znaczy, no na pewno jest to prawda. Pierwszym budynkiem, który daliśmy do użytku, to był magazyn przeciwpowodziowy w Dziewinie. Z siedzibą Wódzczej Straży Pożarnej właśnie w Dziewinie. No i to jest drugi do kompletu. Aczkolwiek przede wszystkim te budynki oddajemy dla dobrych warunków dla strażaków, bo wiadomo, że podstawą dla tego, aby w jakiś sposób być gotowym do akcji ratowniczej, no to są dobre warunki lokalowe i to tym nam, taki cel nam przyświecał. No i zrealizowaliśmy właśnie przy pomocy z jednej strony strażaków, z drugiej strony Rady Gminy, z trzeciej strony pracowników urzędu, ale również i ofiarodawców prywatnych. Jak pan ocenia uroczystość? Podobała się? Bardzo ładna, aczkolwiek no, troszeczkę było z pogodą niepewne sprawy, ale wszystko wyszło tak, jak należy. Dziękuję bardzo. Mikołaj Lany, nowy naczelnik OSP Grobla. Panie naczelniku, na pewno dużo pracy i przygotowań kosztowały ta dzisiejsza uroczystość, ale pewnie zwarci gotowi byliście, bo nowy duch wstąpił w OSP Grobla. Prawda, 16 stycznia 2016 roku walne zebranie sprawozdawcze wyborcze dokonało zmian w zarządzie. Mi przypadła rola naczelnika. Cieszę się z tego niezmiernie. Mogę pochwalić się wspaniałymi współpracownikami. Bez nich dzisiejsza uroczystość byłaby niemożliwa. Dziękuję z tego miejsca również wszystkim ruchom naszej jednostki. Oczywiście urzędnikom gminy Dwinia, panu wójtowi za pomoc dotychczasową. Liczymy na dalszą współpracę. Przed nami, tak jak prezes wspomniał w przemówieniu, jest ogromna odpowiedzialność na nas spoczywa. Mam nadzieję, że sprostamy oczekiwaniom mieszkańców Urzędu Gminy Drwinia i po prostu jak najlepiej potrafimy, będziemy chronić bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Wszystkiego dobrego, panie wójcie, i wam, strażacy, druhowie, z okazji świętego Floriana 4 maja. Wszystkiego dobrego. Właśnie, dla wszystkich strażaków z gminy Drwinia z okazji święta strażaka życzymy samych sukcesów, ale przede wszystkim spokoju i radości z wykonywanej służby społecznej. Dziękuję bardzo.